Z okazji świąt Wielkiej Nocy czas na kolejny, a jakże rodzinny odcinek Turbo Kozaka. Byli bracia Żewłakow, była rodzina Kobylańskich, była rodzina Dźwigałów, a teraz do Piotrka Nędzy Włodarczyka dołącza jego syn Szymon Włodarczyk, Legia Warszawa. Witam cię, Szymonie, serdecznie. Dzień dobry. Wesołych świąt, czy też życzyć dobrego wyniku? Tego i tego. Jednak. Jednak, ale wesoły świąt bardziej. Jeden punkt lepiej od ojca. To jest nasz cel. Postaram się. To nie będzie trudne. Nie brzmi to dobrze, ale takie są fakty. Ty jeszcze jesteś bez gola w Ekstraklasie. Tak. A co będzie za chwilę? Gol? W Ekstraklasie. Tak. Oczywiście. Powodzenia. Proszę. To jeszcze nie jest ten gol. Ty, a jak ty ten był też niebrzydki. A jak ty zostaniesz bez gola w ogóle? Jeszcze nie, są dwie próby. Grzegorz, nie wiem czy wiesz, że Szymon to kulturalny młodzieniec i ta pierwsza co to było? Prezent? Wielkanocny. Rozumiesz? Taki od zajączka. To patrz teraz. Patrz, Grzegorz, teraz. I teraz patrz, Grzegorz, patrz. Patrz, Grzegorz. A co, nie wróć? Nie! Jeszcze raz. Dawaj, możesz jeszcze, no tam nikt tego nie wiedział przecież, no. O! O! Grzegorz, a co tam się stało na pustą, bo tam jak było tam coś ten? Co? Ja nic nie widziałem. Grzesiu, czy my już możemy, bo ludzie czekają? No jeszcze chwilę muszą poczekać, sprzęt. A tam, pokaż, że bez sprzętu. Szymon, dawaj. Zobacz, on bez rękawic. Supek, znowu. Grzegorz, tu jest pytanie. Proszę, czy gdybyś miał rękawicę, to by coś pomogło? To coś jak z rzuceniem rakiety, która trafi w piłeczkę tenisową. Nie uznają takiego punktu, tak? Pytaj komentatorów. No i zapytałem tych komentatorów, znaczy sam siebie. Tak. I faktycznie miałeś rację, ale w piłce nożnej tak nie jest. Możesz bez rękawic spuścić gola, prawda, Szymon? Prawda. I bez rakiety w sumie, tak. A teraz spuścisz z rękawicami. Ole! Oj, oj, oj! Karny ma mocne. Patrzyłem, jak karne strzela Włodarczyk i nie tak. A bo to nie ten Grzegorz! Nie ten, tak. Grzegorz to nie ten! Trochę młodszy i chudszy. Anita. To nie ten Grzegorz! Oj, oj. Tutaj Grzegorz było okno, teraz jest wcinka. Odnoszę wrażenie, Grzegorz, że faktycznie te prezenty się skończyły. Grzesiu, posłuchaj. Pierwsze to było... Prezent. Drugie... Niespodzianka. Teraz... Kasacja. Grzesiu, kasacja. Proszę. Uj. To jest kasacja, tylko Szymon, tylko nie w tą stronę. Kasacja, rzeczywiście, jest okej. Okay. No. Czy ty już jesteś wyższy od ojca? Tak. Naprawdę? Tak. Ile już, ile centymetrów już wyższy? 3-4. To ojciec ile miał? 8-6 mam. A ty 1,9? Nie, 90-89 jakoś. Czyli ty, Szymon, teraz na ojca to w zasadzie patrzysz już tylko z góry. Tak jest. Najwyższy w rodzinie jest. Najwyższy w rodzinie. Grzegorz, nie mam dobrych wieści dla ciebie. Mhm. Będziesz musiał uznać co? Wyższość. Oczywiście. Tak, 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 tak. Patrz, Grzegorz. A nie jesteśmy spokrewnieni. Ale to nie ma, Grzegorz, znaczenia, wiesz? Tak z ręką na sercu, wy siebie gdzieś tam z ojcem w domowych pieleszach porównujecie, czy to jeszcze nie jest dobry moment? Jeszcze nie, bo tak naprawdę ja dopiero zaczynam swoją przygodę z piłką, tata już swoje osiągnął i teraz już na emeryturze siedzi. Ale czy porównujemy się, to nie, tak naprawdę pomagam i może porównujemy się, na przykład, jakie mam, że mam podobne ruchy na boisku, czy styl grania, ale tak to nie, on wspiera mnie i nie ma tak, że a ja w twoim wieku grałem już tutaj, ty nie, nie. Jest to... A dobra, a krytykuje się często? Jak trzeba, to powie, że coś źle zrobiłem, ale nie ma takiej krytyki, takiej zbędnej, nie? Że mówi, że wszystko źle czy coś, nie, po prostu mówię, co jest źle, to mi mówi, a jak coś jest dobrze, to ty też mówi, a ty, że... A ty mówisz, co on źle robił? Tylko mama jest tego, wiesz, ja tutaj... Mama mówi mu coś źle, czyli prawie wszystko jest. Przewrotki? No najlepiej, no Szymon, no najlepiej, no. Bo na przykład Grzegorz z przewrotki nie umie bronić. Nie. Umiesz, Grzegorz? Przewrotką umiem. Nie umie. A to bardziej nożyce, ale... No wszystko dobrze, ale
No ale po co on łapie? Dzisiaj w formie jest jakoś, wszystko broni. Ja mam szczęście. Obniżam wymagania, żadnych przewrotek, byle skutecznie, byle jak, byle czym, do sieci! Czyli jednak dwa w jednym, taka półprzewrotka i punkty. Ważne, że sieci. Podobno ojciec płacze ze wzruszenia. Zobaczymy. Szanowni Państwo, drogi Szymonie, jak są święta, to co są? Prezenty. Dobrze czytasz grę. Ode mnie w prezencie nowa maszyna. Z Chin. Z Chin. Faktycznie z Chin, bo jeszcze bez butów, ale zatroszczymy się, kupimy obuwie. Maszyna nazywa się jak? Kacper. Kacper. Cześć, Kacper. Ale słuchajcie, rzuca laserowo w punkt. W punkt. Uruchamiam Kacpra. Kacper sobie nawet sam umie zagwizdać i patrzcie. Patrzcie, co się dzieje. Patrzcie, co się dzieje. Czy dostałeś kiedyś lepszą piłkę od Kacpra? Od Kacpra nigdy. Najlepsza piłka w przygodzie jego. To jest bardzo dobra odpowiedź. To jest bardzo... Szymon, prezentów ciąg dalszy. Grzesiu, kogo ty tam masz? Cezary Mistrz, bardzo proszę, witam Państwa. Większego nie mogłem załatwić, żebym pokazał, gdzie jest środek. Czy Czarek stoi w środku? Stoi. Do Czarka. Lubisz we mnie strzelać. Do Czarka, do Czarka. Wygląda to nieźle. Czarek nie dotyka. Czarek nie dotyka. Czarek mówi jaki kolor po angielsku, po angielsku. Blue, my friend, blue. Not good, not bad. Tak jak na treningach, prosto we mnie. Zobaczymy. Tutaj prosto w niego. O, o! No panowie, u nas wygląda to spektakularnie. U nas wygląda spektakularnie. Jaki to kolor, Grzegorz, po niemiecku? Das Blue, powtarzalność. Niemiecka zresztą. Das Blue. Czareczku, jeszcze jedna kwestia, bo my tu nie wiemy, co to znaczy ten my friend. My dear friend, mój przyjacielu, prosto we mnie. No problem. No problem. Mówisz i masz! Kurczaki pieczone dobrze leci, ale chyba odrobinę za mocno ciut. Brawo! Yes! Te świąteczne odcinki, cuda! Proszę Państwa, cuda! Yes, my friend! Były słupki? Były. Co będzie? Poprzeczki. Otóż to, i to trzech życzę. Szymon, słownie trzech. Mniej niż... Zero. Praca, można, można. Do poprzeczki. A to tam się wytnie. O! Trzy! Trzy! Ale proszę tak się nie drzeć, wiadomo, że trzy, wiadomo, no. Grzesiu, dla ciebie też mam świąteczny prezent. Bardzo proszę. Z tej racji, że ostatnio troszkę słabiej bronisz, tam z tyłu przygotowałem dla ciebie ławkę rezerwowych za bramką. O! Idealnie, wreszcie. Proszę cię bardzo, aż ciebie, Szymon, poproszę i przypomnę, że tata w konkurencji połówka jest dobry, wiem. Bardzo dobry. Uczestniczyłem. Ale! O Jezu, jak blisko małej. No ale widzisz, no nie, bo zawsze tata mówił, że do małej nie siadamy. No i jak tam ci, dobrze na ławce rezerwowej? To jest trybuna zabramkowa, nie liczni, ale fanatyczni. Ławka rezerwowa, jak zwał, tak zwał. Ten, co ma kopyto, ludzie, ludzie. Po ojcu? Chyba tak, chociaż nie wiem. Grzegorz, jak będzie 3 na 3, to cię zrzucam z ławki rezerwowych i wracasz do programu. Deal? Włodar! Wiesz, o co chodzi? Postaramy się. Włodar. Nie wiem, w prawo, w lewo, tylko nie do bramki. Patrz, patrz! Mała. Grzegorz, dziękuj Szymonowi, naprawdę dziękuj Szymonowi. Dziękujemy. Co święta, trzeba... Możesz wrócić. ...być rodzinnym, tak? Drogi Szymonie, przepraszam, jeszcze raz pozwolę sobie zażartować z ojca. Też wiem, że lubi się i potrafi kręcić. Podobno tak. Mama coś wie na ten temat? Ja nie wiem, przynajmniej.
A zatem ja wiem, że teraz ty się kręcisz. 3, 2, 1. 1, ale pazerny. 2. Dziewięć. Są pierwsze oznaki nietrzeźwości. 10. Jezu. 18. Już teraz widać, że ojciec ma mocniejszą głowę. 19. 20. No i gdzie on pójdzie? Na razie nigdzie nie idzie. Stoi pazernie, drepcze, uderza, nie trafia. Ależ było blisko, Szymon. No było blisko, Szymon. O. Szymonku, blisko było. Było blisko, wiesz? Było blisko, było blisko. Trzeba było ojca dać do tej konkurencji. Pytanie one. Ja jeszcze gola w Ekstraklasie nie strzeliłem, ale mój ojciec Piotr ma ich... B-70... 92. Kurde, wiedziałem, o czym powiedziałem. 92. No dobrze, 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 czyli nie aż 97, a B 92. 92. No tyle ma, tyle ma, brawo. Tata natomiast w Ekstraklasie debiutował w barwach Legii Warszawa przeciwko Górnikowi Zabrze, a ja przeciw... D, Lechii Gdańsk. Wynik? 0-0. Miałeś jakąś okazję? Miałem bardzo dobrą okazję. To tu masz okazję na 5 punktów. Nie masz. Pytanie trzecie, najprostsze. Włodarczyk Krzysztof to bokser. Włodarczyk aktor to? A. Robert? Tak. A widzisz, a widzisz. Zapomniałem w ogóle pytania. Odpowiedzi? Widzisz, bo to by się pomyliło. Robert Makłowicz na święta, a no. Aktor to Marek. Marek. No. Z dedykacją dla ojca. Nie ma być nędznie, ma być na bogato. Dobra. Jeden. O. Męczące? Męczące. Kurde. No co zrobisz? No? Co zrobisz? Ojciec też się parę razy na boisku męczył. Nie tylko on. No i stało się, proszę państwa, stało się Szymonie. Ja wiem, że ojciec nie miał tylu konkurencji, ale wyprzedziłeś go znacznie. Tak? Kolejny argument do mnie. Kolejny? Tak. Żeby podwyższyć kieszonkowy na przykład? Tak. Głównie to. Ojciec ogląda prawdopodobnie. Mów, powiedz mi coś. Widzimy się w domu. I że masz więcej punktów. I ma więcej punktów od ciebie, ale to normalne, bo to było do przewidzenia. Takie oto, proszę państwa, świąteczne prezenty. Jeden dla kolegi Szymona. Jeden. Jak już tata do domu nie wpuści po tych słowach. I jeden dla państwa od Szymona. To wszystko oczywiście za chwilę będę rozdawał. No Szymon, no nadszedł ten moment, żeby po prostu złożyć ludziom serdeczne, ciepłe życzenia z okazji świąt Wielkiej Nocy. Zostawiam to tobie, ja się potem ustosunkuję. Proszę, mówi Szymon Włodarczyk. Jak jest? Życzę wszystkim wesołych świąt, bezpiecznych, spędzić je z rodziną i po prostu cieszyć się czasem wspólnym. O! Zdrowia, zdrowia. Jeszcze raz zdrowia. I lanego poniedziałku. Lanego poniedziałku. Szymon to pięknie wszystko, proszę państwa, podsumował. Ja mu gratuluję dobrego występu. Dziękuję. Jak państwo widzą, młodzież rośnie. Nie wiadomo, o co chodzi. Który jesteś rocznik? 2003. 2003. No. Czyli raptem jesteś ode mnie 21 lat młodszy, ale za to ja jestem od ciebie 21 kg. Lżejszy. Cięższy. Serdecznie państwa pozdrawiamy. Aleluja. Tyle od nas. Wesołych świąt. Wesołych.